Czy pastor Chojecki jest wiarygodny, krytykując katolicyzm? Zdaję sobie sprawę, że temat jest nielekki, a można by powiedzieć nawet wagi ciężkiej, ale nie ja go wybrałem, nie ja go wymyśliłem. Takie pytanie postawiliście w ankiecie na naszej grupie facebookowej Talking Bard. Pytałem o pomysł na film dzisiejszy, sobotni, dodatkowy. Na początku muszę tak trochę poprosić Was o wyrozumiałość, bo trochę dziwnie się czuję jako osoba bądź co bądź świecka, żebym próbował tutaj w jakikolwiek sposób tłumaczyć słowa i próbować je interpretować słowa osoby duchownej. Także jeżeli w moim wywodzie zauważycie jakieś błędy, może jakieś, nie wiem, coś pomyliłem, to bardzo proszę o wyrozumiałość. Napiszcie to w komentarzach, ale proszę powstrzymać się od hejtów i od razu nie wyzywać mnie od debili, bo nie robię tego specjalnie i nikomu nie chcę tutaj uchybić. Kim jest pastor Chojecki? No, pastor Chojecki jest pastorem swojego kościoła, kościoła Nowego Przymierza w Lublinie. Dlaczego pytanie o nim w internecie? No bo pojawia się z panem Kowalskim, z Ruchem Narodowym. Razem nagrywają różnego rodzaju pogadanki. Ja próbowałem też się coś więcej dowiedzieć tak o panu, o pastorze Chojeckim. Wszedłem na profil facebookowy tejże osoby. No, tam na tym profilu, no, w większości przypadków to są właśnie linki do tychże filmów na YouTube. Teraz tak, no dlaczego od razu, skąd się wzięło stwierdzenie, że pastor krytykuje katolicyzm? No, ja odniosłem takie wrażenie, że chodzi o jego vlog, artykuł Wielka prostytutka zadziera kiece. Było to w odniesieniu do kościoła katolickiego, do tego, co się obecnie dzieje. Tutaj jako źródło ja Wam jeszcze podałem taki link do jednego z filmów z kanału Głos Racjonalny pana profesora Wolniewicza, właśnie a propos ekumenizmu, bo myślę, że tutaj bardziej chodzi o ekumenizm niż o sam problem Kościoła jako takiego. Tutaj ja bym chciał trochę wrócić do historii, do roku 62, dokładnie do 11 października 62 roku. Wtedy rozpoczyna się Sobór Watykański II. Ten sobór rozpoczyna Jan 23, święty Jan 23, ten sam, który był razem z Janem Pawłem II wyniesiony na ołtarze. Potem jego dzieło, czyli tenże sobór, kontynuował Paweł VI i on się skończył 8 grudnia 65 roku. Tak, mam notatki. Co ten sobór niósł za sobą? No, niósł przede wszystkim reformę Kościoła katolickiego. On jest, same te postanowienia tegoż soboru, one wiem, że są przez niektórych krytykowane. Czy słusznie, nie wiem, ja nie jestem tutaj teologiem, nie będę się w tej kwestii zagłębił. Otóż jakie były te główne reformy? Chodziło o ekumenizm, czyli dialog pomiędzy różnymi religiami. Tutaj też w związku z tym, że soborem została zdjęta klątwa z religią Konstantynopola i odwrotnie, nawzajem, nie o to chodzi, w każdym razie chodzi o ten ekumenizm, czyli o dialog między religiami. Tutaj dlaczego, znaczy inaczej, o, tu drugie mam źródło, takie o, bo pan Chojecki w swoim artykule odniósł się do właśnie dlaczego nierządnica, dlaczego wielka prostytutka i tak dalej. Odniósł się do Apokalipsy świętego Jana. Tutaj pozwolę sobie zacytować. To jest bodajże rozdział 17, wers 18 najpierw.
A niewiasta, którą widziałeś, jest to wielkie miasto mające władzę królewską nad królami ziemi. To był pierwszy cytat z jego artykułu, a drugi wskazujący, któreż to miasto jest, to był znowu rozdział 17, wers bodajże już tutaj, żebym nie pomyślił, nie pomylił. Wers bodajże był 9, tak, dobrze, dobrze mówię, przepraszam, bo ja tutaj nie chcę czytać z jakichś tam notatek, tylko wolę ze źródła. Tu trzeba zrozumieć o mający mądrość. Siedem głów to jest siedem gór, tam gdzie siedzi na nich niewiasta. Czyli ta niewiasta nierządnica siedzi na mieście na siedmiu wzgórzach, tak, na siedmiu górach. Jak wiemy no, z tych wszystkich legend założycielskich Rzymu, no, Rzym jest miastem na siedmiu wzgórzach, czyli ewidentnie w Apokalipsie świętego Jana mówi się, że już w tych, że tak powiem, no, można by powiedzieć, dniach ostatecznych, tak, to będzie niewiasta, nierządnica, która siedzi na, jest to miasto, które siedzi na siedmiu wzgórzach, tak, no, czyli ewidentnie jest to i można interpretować ewidentnie, no, można to interpretować jako w tym momencie Rzym, no, a Rzym jak najbardziej kojarzy się ze stolicą Piotrową, katolicyzmem, i tak dalej. Dlaczego tutaj mówię o ekumenizmie? Dlaczego wspomniałem o jednym z odcinków Głosu Racjonalnego z panem profesorem Wolniewiczem? Tam dyskutowano o ekumenizmie. Ekumenizm, wiadomo, dialog między religiami, tak? Czyli my jako katolicy, znaczy przynajmniej ja jako katolik, nie powinien mieć problemu, żeby rozmawiać i mieć osoby jako blisko, na przykład, nie wiem, muzułmanina, Żyda, nie wiem, protestanta, prawosławnego, obojętnie, tak? Ma być ekumenizm, mamy ze sobą rozmawiać i to jest okej. Okay. Tutaj, dlaczego pastor, no, który przecież nie jest pastorem od wczoraj, dlaczego nie krytykował tegoż ekumenizmu za czasów Jana Pawła II, za czasów Benedykta XVI, tylko nagle teraz, gdy papieżem jest właśnie Franciszek, dlaczego, no właśnie, dlaczego właśnie teraz? Jaka jest różnica w pojmowaniu, moim zdaniem, to jest naprawdę moje zdanie i nie hejtujcie, jeżeli się z tym nie zgadzacie. Moim zdaniem papież Jan Paweł II ekumenizm postrzegał jako dialog, rzeczywisty dialog, bez takiego wywyższania lub inaczej, bez zrównywania wszystkich wierzeń, tak? Jan Paweł II cały czas podkreślał, że ta jedna religia jest prawdziwa i on w to wierzył i tak głosił, natomiast potrafił rozmawiać z innymi, tak? I to był rzeczywisty ekumenizm. Nie było zrównywania, tak? To nie była jeden poziom, tylko on rozmawiał, wiedząc, że jego religia jest najważniejsza. Potem, jeszcze za czasów właśnie pontyfikatu Jana Pawła II, w Kongregacji Nauki i Wiary, którą wówczas, tak powiem, szefował jej Ratzinger, późniejszy papież Benedykt XVI, powstała deklaracja Dominis Jezus, która jednoznacznie odnosi się do ekumenizmu, czyli tego dialogu, jednocześnie podkreślając i zaznaczając to bodajże w trzecim punkcie, musielibyście to sprawdzić, o tym, że można rozmawiać, jednocześnie zachowując pewną tą dysproporcję pomiędzy religiami, że ta wiara katolicka dla nas, katolików, jest najważniejsza i nie ma drugiej wiary, która jest z nią na tym samym poziomie. Także tutaj ekumenizm jako dialog jest w porządku, jest okej, natomiast musimy przyjąć, że dla nas, katolików, wiara katolicka stoi wyżej niż inne wierzenia. Otóż, co mówił na ten temat profesor Wolniewicz w swoim blogu? Tutaj zestawił ze sobą jakoby dwie przeciwstawne siły, czyli właśnie ekumenizm Kościoła i genderyzm jako ta ideologia ludzi świeckich, gdzie genderyzm, czyli te wszystkie nauki de facto negujące naukę Kościoła, określił jako ofensywne, czyli atakujące, natomiast ekumenizm jako postawę taką obronną, defensywną. Dlaczego? Ponieważ
No tak jest nawet w życiu, że jeżeli my chcemy się z kimś dogadać i podchodzimy do kogoś i nie traktujemy go jakoś tam, nie mamy tej pewności siebie, tak? Nie mamy takiej wiary w siebie, że możemy stanąć nawet do większego od siebie osiłka i powiedzieć, że moje jest moje i ja będę swojego bronił. I tylko tutaj tu się zrównujemy, że no, że tu będziemy dyskutować i tak dalej, tu będziemy przyjmować to wszystko, tu będziemy równać. Papież Franciszek przecież, ja tutaj nie będę jakoś tam swojego stanowiska do tegoż, do papieża, do Ojca Świętego tutaj wyrażał, natomiast znamy przecież, wiemy, że było to faktem, to nie jest jakaś tam teoria czy coś, że obmywał nogi uchodźcom, tak? Że określał wojowników ISIS, porównywał, czyli zrównywał z uczniami Jezusa. Tutaj ten ekumenizm poszedł właśnie w taką postawę bardzo, bardzo defensywną, jakoby obronną, nie mającą pewności siebie. Ta wiara wyrażana poprzez ten ekumenizm jest tą wiarą słabszą, która słabnie, która boi się, tak? To jest najprostsze określenie. Dlaczego genderyzm jest wojujący? Bo on chce, on tutaj na siłę, znaczy na siłę, no, jest nam tutaj przez te wszystkie zachodnie media, zachodnie te doktryny lewicowo-liberalne, prawie nam tutaj wkładany na siłę, i on jest promowany, że jest fajny i tak dalej. Ekumenizm ten w wydaniu Franciszka, papieża Franciszka, jest również bardzo chwalony. Tak? Przecież papież Franciszek jest, można by powiedzieć, bardzo dobrze odbierany nawet przez lewicowe media. On jest pokazany, te wszystkie jego gesty, one są bardzo chwalone, bo tutaj na przykład profesor Wolniewicz zwraca uwagę, iż przeciwieństwem ekumenizmu jest to, co właśnie media i właśnie te wszystkie lewicowe siły próbują wmówić właśnie takim tradycyjnym katolikom, że faszyści, naziści i tak dalej. Czyli ekumenizm Franciszka jest przeciwieństwem postawy takiej, no, określanej właśnie jako takiej homofobicznej wśród bardziej takich narodowych, no, narodowych katolików. Wśród tradycyjnych takich katolików, którzy wiedzą, że ta nasza wiara jest dla nas najważniejsza, wszystkie inne, no, są mniej ważne, bo na tym rzecz polega wyznawanie wiary. Moim zdaniem na tym polega. I teraz powstaje pytanie, czy pastor Chojecki jest wiarygodny. Jeżeli moje rozumowanie jest słuszne, jeżeli się z tym zgadzacie, to moim zdaniem wiarygodny jest. Dlaczego on w takim razie z ruchem narodowym się trzyma, z panem Kowalskim tutaj nagrywa? Moim zdaniem, bo to jest w Polsce narodowców spaja właśnie ta tradycja chrześcijańska, nie judeochrześcijańska, chrześcijańska, ta tradycyjna. Ta właśnie ciągnięta z nauki Jana Pawła II, czyli tego ekumenizmu nie w postawie defensywnej, tylko tej dumnej, tak? Że my jesteśmy dumni z tego, że wierzymy w tego, a nie innego Boga i dla nas on jest najważniejszy. Dlatego moim zdaniem jego pogwarki takie z panem Kowalskim są jak najbardziej na miejscu, gdyż też gdzieś doczytałem, iż panowie w ogóle się znają od dłuższego czasu. I tutaj ta tradycja chrześcijańska z tym ekumenizmem, ale dumnym, nie tym na kolanach, jak najbardziej to są rzeczy spójne. Tu nie ma jakiejś takiej sprzeczności w tym pojmowaniu, bo moim zdaniem pastor Chojecki, on nie krytykuje katolicyzmu. On krytykuje postawę, bo czymże była ta nierządnica, która była opisana w Apokalipsie świętego Jana? Jak interpretować to? To znaczy, że to jest osoba, kobieta, tak, która sprzeciwia się, działa wbrew temu, co
co przysięgała, tak? Bo sam nawet pastor Chojecki w swoim blogu, tylko trzeba to po prostu trzeba czytać. On to tłumaczy, że jeżeli było kobieta, przysięga mężowi, jest przy mężu, jest kobietą, tak? Ale jeżeli ona oddaje się innym w ramach, nie wiem, uciech, zarobku i tak dalej, jest nierządnicą. Tak samo w tym momencie, jeżeli przyjmiemy, że papież Franciszek jakoby, nie chcę użyć tego słowa, ale dopuszcza się pewnej zdrady ideałów, tak? Tego ekumenizmu właśnie to jest z deklaracji Dominus Jezus, tak? Bo to było wcześniej, to właśnie jeszcze wtedy kardynał Ratzinger stworzył w Kongregacji Nauki i Wiary stworzył taki dokument i on działa jakoby wbrew temuż dokumentowi, to można powiedzieć, że ten katolicyzm reprezentowany w chwili, no obecnie, tak, poprzez działania papieża Franciszka, stoi w sprzeczności, niejako jest zdradą tejże doktryny, którą przyjął Kościół przez już nawet po Soborze Watykańskim II, gdzie otwieramy się na religię, ale uznajemy tą naszą religię jako tą dla nas, ja nie mówię, że mamy ją narzucać, tak? Nie mamy robić jakichś tam znowu krucjat i tak dalej, bo ma być właśnie ekumenizm, że my rozumiemy, że te religie istnieją, ale ich nie zrównujemy. Dla nas najważniejsza jest wiara katolicka, tak? A wszystkie inne religie dla nas są oczywiście, wiemy, że one istnieją, nie walczymy z nimi, ale one nie są dla nas równie istotne jak właśnie to, w co wierzymy my, co nasi rodzice tam za nas zadeklarowali na chrzcie. Tutaj ja wspominałem, że Jan XXIII, Paweł VI to był Sobór Watykański II. Dlaczego, że tak powiem, pastor nie krytykuje bardziej wstecznie, bo po Pawle VI był tylko Jan Paweł I, którego pontyfikat opiewał na 33 dni, to też mogą się pojawić wyznawcy teorii spiskowych, że 33 to jest przecież wiek Chrystusa i tak dalej. Ja coś słyszałem, różnego rodzaju jakieś tam nawiązania do masonerii i tak dalej, że ta liczba 33 jest jakaś taka bardzo, bardzo dziwna. Po nim właśnie, po Janie Pawle I był Jan Paweł II, także, który ekumenizm moim zdaniem rozumiał zgodnie z właśnie Soborem Watykańskim II. Później był kardynał Ratzinger, czyli Benedykt XVI, który bodajże tam na początku lat 2000, sprawując pieczę nad Kongregacją Nauki i Wiary, stworzył tą deklarację Dominus Jezus. Oni to rozumieli jak najbardziej poprawnie, bo przecież Jan Paweł II i modlił się w synagodze przecież z każdą religią w jakikolwiek tam sposób ten dialog prowadzony był, ale nigdy z pozycji takiej defensywnej, tylko z dumą, z tą właśnie deklaracją wiary naszej, tak, naszej katolickiej na ustach. Tak samo Benedykt XVI też określają go jako takiego twardogłowego, że też no, nie dał sobie wmówić, że coś jest równe, albo może lepsze nawet od tej wiary, którą przyjął na chrzcie i kardynałem i potem papieżem również w tej wierze pozostał, prawda? Także to tyle. Ja uważam, że no, może być wiarygodny, może według mnie, ale to jest moje zdanie, może być wiarygodny, bo jeżeli krytykujemy nie konkretną osobę, tylko zachowanie tejże osoby, tak? Bo to jest krytyka zachowania, bo to, co się dzieje, to jest właśnie zachowanie tejże osoby, która nie działa wbrew temu, co, znaczy działa wbrew temu, co doktryna Kościoła niesie i jest to zapisane. I tyle, no, także dziękuję Wam za uwagę, mam naprawdę nadzieję, że nie popełniłem tutaj jakichś, nie wiem, świętokradztwa, nie gadałem bzdur, staram się to naprawdę dzisiaj bardzo, bardzo mocno przemyśleć, żeby no, móc w jakikolwiek sposób spróbować zinterpretować to, co, tak jak mówię, ja jako świecka osoba, to co pastor miał na myśli i uważam, że to nie jest działanie wbrew, tylko wskazanie tych takich błędów, takich drobnych, które
gdyby to zostało skorygowane, to myślę, że krytyki żadnej by nie było. Tylko mówię, no takie fakt, to jest faktem. Właśnie umywanie nóg uchodźcom. Tutaj porównywanie bojowników ISIS z uczniami Chrystusa, to się kłóci właśnie z tymi i deklaracjami Dominus Jezus i moim zdaniem z Synodem Watykańskim II, także to jest trochę takie niedziałanie zgodnie z tymi zasadami. Vlog ma ponad 20 minut, więc standardowo i temat był trudny naprawdę, więc bardzo proszę w jakikolwiek sposób ocencie go. Nie wiem, dajcie łapkę w dół, łapkę w górę, napiszcie komentarz, bo ja sam jestem ciekaw, jak uważacie słuszność, miałem rację, czy nie mam racji, czy to, co przeczytałem, to, co doczytałem, to, co wam przekazałem, to miało sens, czy nie miało. Ja wam serdecznie dziękuję za uwagę. Do usłyszenia, do zobaczenia i pamiętajcie, dajcie jakiś po prostu znak, sygnał, że warto było mówić. Dla mnie, o, to nieważne. Dobra, dziękuję bardzo, do zobaczenia, pozdrawiam. Jutro Mroczna Strona Watykanu, nasza coniedzielna seria. Do zobaczenia. Co ten sobór niósł za sobą? No, niósł przede wszystkim reformę Kościoła katolickiego. On jest same te postanowienia tegoż soboru, one wiem, że są przez niektórych krytykowane. Czy słusznie, nie wiem. Ja nie jestem tutaj teologiem, nie będę się w tej kwestii zagłębił. Otóż jakie były te główne reformy? Chodziło o ekumenizm, czyli dialog pomiędzy różnymi religiami. Tutaj też w związku z tym, że soborem została zdjęta klątwa z religią Konstantynopola i odwrotnie, nawzajem, nie o to chodzi. W każdym razie chodzi o ten ekumenizm, czyli o dialog między religiami. Tutaj dlaczego? Znaczy inaczej, o, tu drugie mam źródło, takie o, bo pan Chojecki w swoim artykule odniósł się do właśnie dlaczego nierządnica, dlaczego wielka prostytutka i tak dalej. Odniósł się do Apokalipsy świętego Jana. Tutaj pozwolę sobie zacytować. To jest bodajże rozdział 17, wers 18 najpierw. A niewiasta, którą widziałeś, jest to wielkie miasto mające władzę królewską nad królami ziemi. To był pierwszy cytat z jego artykułu, a drugi wskazujący, któreż to miasto jest, to był znowu rozdział 17, wers bodajże już tutaj, żebym nie pomylił, wers bodajże był 9, tak, dobrze, dobrze mówię, przepraszam, bo ja tutaj nie chcę czytać z jakichś tam notatek, tylko wolę ze źródła. Tu trzeba zrozumieć o mający mądrość. Siedem głów to jest siedem gór, tam gdzie siedzi na nich niewiasta. Czyli ta niewiasta nierządnica siedzi na mieście na siedmiu wzgórzach, tak, na siedmiu górach. Jak wiemy, no, z tych wszystkich legend założycielskich Rzymu, no, Rzym jest miastem na siedmiu wzgórzach, czyli ewidentnie w Apokalipsie świętego Jana mówi się, że już w tych, że tak powiem, no, można by powiedzieć, dniach ostatecznych, tak, to będzie niewiasta, nierządnica, która siedzi jest to miasto, które siedzi na siedmiu wzgórzach, tak, no, czyli ewidentnie jest to, i można interpretować ewidentnie, no, można to interpretować jako w tym momencie Rzym, no, a Rzym jak najbardziej kojarzy się ze stolicą Piotrową, katolicyzmem, i tak dalej. Dlaczego tutaj mówię o ekumenizmie? Dlaczego wspomniałem o jednym z odcinków Głosu Racjonalnego z panem profesorem Wolniewiczem? Tam dyskutowano o ekumenizmie. Ekumenizm, wiadomo, dialog między religiami, tak? Czyli my jako katolicy, znaczy przynajmniej ja jako katolik, nie powinien mieć problemu, żeby rozmawiać i mieć osoby jako blisko, na przykład, nie wiem, muzułmanina, Żyda, nie wiem, protestanta, prawosławnego,
obojętnie, tak? Ma być ekumenizm, mamy ze sobą rozmawiać i to jest ok. Tutaj, dlaczego pastor, no, który przecież nie jest pastorem od wczoraj, dlaczego nie krytykował tegoż ekumenizmu za czasów Jana Pawła II, za czasów obmywał nogi uchodźcom, tak? Że określał wojowników ISIS, porównywał, czyli zrównywał z uczniami Jezusa. Tutaj ten ekumenizm poszedł właśnie w taką postawę bardzo, bardzo defensywną, jakoby obronną, nie mającą pewności siebie. Ta wiara wyrażana poprzez ten ekumenizm jest tą wiarą słabszą, która słabnie, która boi się, tak? To jest najprostsze określenie. Dlaczego genderyzm jest wojujący? Bo on chce, on tutaj na siłę, jest nam tutaj przez te wszystkie zachodnie media, zachodnie te doktryny lewicowo-liberalne, prawie nam tutaj wkładany na siłę i on jest promowany, że jest fajny i tak dalej. Ekumenizm ten w wydaniu Franciszka, papieża Franciszka, jest również bardzo chwalony, tak? Przecież papież Franciszek jest, można by powiedzieć, bardzo dobrze odbierany, nawet przez lewicowe media. On jest pokazany, te wszystkie jego gesty, one są bardzo chwalone, bo tutaj na przykład profesor Wolniewicz zwraca uwagę, iż przeciwieństwem ekumenizmu jest to, co właśnie media i właśnie te wszystkie lewicowe siły próbują wmówić właśnie takim tradycyjnym katolikom, że faszyści, naziści i tak dalej, czyli ekumenizm Franciszka jest przeciwieństwem postawy takiej, no, określanej właśnie jako takiej homofobicznej wśród bardziej takich narodowych katolików. Wśród tradycyjnych takich katolików, którzy wiedzą, że ta nasza wiara jest dla nas najważniejsza, wszystkie inne, no, są mniej ważne, bo na tym rzecz polega wyznawanie wiary. Moim zdaniem na tym polega. I teraz powstaje pytanie, czy pastor Chojecki jest wiarygodny. Jeżeli moje rozumowanie jest słuszne, jeżeli się z tym zgadzacie, to moim zdaniem wiarygodny jest. Dlaczego on w takim razie z ruchem narodowym się trzyma, z panem Kowalskim tutaj nagrywa? Moim zdaniem, bo to jest w Polsce narodowcy. Narodowców spaja właśnie ta tradycja chrześcijańska. Nie judeo-chrześcijańska, tylko chrześcijańska, ta tradycyjna. Ta właśnie ciągnięta z nauki Jana Pawła II, czyli tego ekumenizmu nie w postawie defensywnej, tylko tej dumnej, tak? Że my jesteśmy dumni z tego, że wierzymy w tego, a nie innego Boga i dla nas on jest najważniejszy. Dlatego moim zdaniem jego pogwarki takie z panem Kowalskim są jak najbardziej na miejscu, gdyż też gdzieś doczytałem, iż panowie w ogóle się znają od dłuższego czasu. I tutaj ta tradycja chrześcijańska z tym ekumenizmem, ale dumnym, nie tym na kolanach, jak najbardziej to są rzeczy spójne. Tu nie ma jakiegoś takiego Benedykta XVI, tylko nagle teraz, gdy papieżem jest właśnie Franciszek. Dlaczego właśnie teraz? Jaka jest różnica w pojmowaniu, moim zdaniem, to jest naprawdę moje zdanie i nie hejtujcie, jeżeli się z tym nie zgadzacie. Moim zdaniem papież Jan Paweł II ekumenizm postrzegał jako dialog, rzeczywisty dialog, bez takiego wywyższania lub zrównywania, inaczej, bez zrównywania wszystkich wierzeń, tak? Jan Paweł II cały czas podkreślał, że ta jedna religia jest prawdziwa i on w to wierzył i tak głosił, natomiast potrafił rozmawiać z innymi, tak? I to był rzeczywisty ekumenizm. Nie było zrównywania, tak? To nie była jeden poziom, tylko on rozmawiał, wiedząc, że jego religia jest najważniejsza. Potem jeszcze za czasów właśnie pontyfikatu Jana Pawła II w Kongregacji Nauki i Wiary, którą wówczas, tak powiem, szefował jej Ratzinger,
późniejszy papież Benedykt XVI, powstała deklaracja Dominis Jezus, która jednoznacznie odnosi się do ekumenizmu, czyli tego dialogu, jednocześnie podkreślając i zaznaczając to bodajże w trzecim punkcie, musielibyście to sprawdzić, o tym, że można rozmawiać jednocześnie zachowując pewną tą dysproporcję pomiędzy religiami, że ta wiara katolicka dla nas katolików jest najważniejsza i nie ma drugiej wiary, która jest z nią na tym samym poziomie. Także tutaj ekumenizm jako dialog jest w porządku, jest ok, natomiast musimy przyjąć, że dla nas katolików wiara katolicka stoi wyżej niż inne wierzenia. Otóż, co mówił na ten temat profesor Wolniewicz w swoim blogu? Tutaj zestawił ze sobą jakoby dwie przeciwstawne siły, czyli właśnie ekumenizm Kościoła i genderyzm jako ta ideologia ludzi świeckich, gdzie genderyzm, czyli te wszystkie nauki de facto negujące naukę Kościoła, określił jako ofensywne, czyli atakujące, natomiast ekumenizm jako postawę taką obronną, defensywną. Dlaczego? Ponieważ no tak jest nawet w życiu, że jeżeli my chcemy się z kimś dogadać i podchodzimy do kogoś i nie traktujemy go jakoś tam, nie mamy tej pewności siebie, tak? Nie mamy takiej wiary w siebie, że możemy stanąć nawet do większego od siebie osiłka i powiedzieć, że moje jest moje i ja będę swojego bronił. I tylko tutaj tu się zrównujemy, że no, że tu będziemy dyskutować i tak dalej, tu będziemy przyjmować to wszystko, tu będziemy równać. Papież Franciszek przecież, ja tutaj nie będę jakoś tam swojego stanowiska do papieża, do Ojca Świętego tutaj wyrażał, natomiast znamy przecież, wiemy, że było to faktem, to nie jest jakaś tam teoria czy coś, że obmywał jakieś sprzeczności w tym pojmowaniu, bo moim zdaniem pastor Chojecki, on nie krytykuje katolicyzmu. On krytykuje postawę, bo czymże była ta nierządnica, która była opisana w Apokalipsie świętego Jana? Jak interpretować to? To znaczy, że to jest osoba, kobieta, tak, która sprzeciwia się, działa wbrew temu, co przysięgała, tak, bo sam nawet pastor Chojecki w swoim blogu, tylko trzeba to po prostu trzeba czytać. On to tłumaczy, że jeżeli było kobieta, przysięga mężowi, jest przy mężu, jest kobietą, tak, ale jeżeli ona oddaje się innym w ramach, nie wiem, uciech, zarobku i tak dalej, jest nierządnicą. Tak samo w tym momencie, jeżeli przyjmiemy, że papież Franciszek jakoby Nie chcę użyć tego słowa, ale dopuszcza się pewnej zdrady ideałów, tak? Tego ekumenizmu właśnie to jest z deklaracji Dominus Jezus, tak? Bo to było wcześniej, to właśnie jeszcze wtedy kardynał Ratzinger w Kongregacji Nauki i Wiary stworzył taki dokument i on działa jakoby wbrew temuż dokumentowi. To można powiedzieć, że ten katolicyzm reprezentowany w chwili, no obecnie, tak, poprzez działania papieża Franciszka, stoi w sprzeczności, niejako jest zdradą tejże doktryny, którą przyjął Kościół przez już nawet po Soborze Watykańskim II, gdzie otwieramy się na religię, ale uznajemy tą naszą religię jako tą dla nas. Dla nas, ja nie mówię, że mamy ją narzucać, tak? Nie mamy robić jakiś tam znowu krucjat i tak dalej, bo ma być właśnie ekumenizm, że my rozumiemy, że te religie istnieją, ale ich nie zrównujemy. Dla nas najważniejsza jest wiara katolicka, tak? A wszystkie inne religie dla nas są oczywiście, wiemy, że one istnieją, nie walczymy z nimi, ale one nie są dla nas równie istotne jak właśnie to, w co wierzymy my, co nasi rodzice tam za nas zadeklarowali na chrzcie. Tutaj ja wspominałem, że Jan XXIII, Paweł VI to był Sobór Watykański II. Dlaczego
że tak powiem, pastor nie krytykuje bardziej wsteczną, bo po Pawle VI był tylko Jan Paweł I, którego pontyfikat opiewał na 33 dni. To też mogą się pojawić wyznawcy teorii spiskowych, że 33 to jest przecież wiek Chrystusa i tak dalej. Ja coś słyszałem, różnego rodzaju jakieś tam nawiązania do masonerii, tak dalej, że ta liczba 33 jest jakaś taka bardzo, bardzo dziwna. Po nim właśnie, po Janie Pawle I był Jan Paweł II, także, który ekumenizm moim zdaniem rozumiał zgodnie z właśnie Soborem Watykańskim II. Później był kardynał Ratzinger, czyli Benedykt XVI, który bodajże tam na początku lat 2000, sprawując pieczę nad Kongregacją Nauki i Wiary, stworzył tą deklarację Dominus Jezus. Oni to rozumieli jak najbardziej poprawnie, bo przecież Jan Paweł II i modlił się w synagodze przecież z każdą religią w jakikolwiek. Czy pastor Chojecki jest wiarygodny, krytykując katolicyzm? Zdaję sobie sprawę, że temat jest nie lekki, a można by powiedzieć nawet wagi ciężkiej, ale nie ja go wybrałem, nie ja go wymyśliłem. Takie pytanie postawiliście w ankiecie na naszej grupie facebookowej Talking Bard. Pytałem o pomysł na film dzisiejszy, sobotni, dodatkowy. Na początku muszę tak trochę poprosić Was o wyrozumiałość, bo trochę dziwnie się czuję jako osoba bądź co bądź świecka, żebym próbował tutaj w jakikolwiek sposób tłumaczyć słowa i próbować je interpretować, słowa osoby duchownej. Także jeżeli w moim wywodzie zauważycie jakieś błędy, może jakieś, nie wiem, coś pomyliłem, to bardzo proszę o wyrozumiałość. Napiszcie to w komentarzach, ale proszę powstrzymać się od hejtów i od razu nie wyzywać mnie od debili, bo nie robię tego specjalnie i nikomu nie chcę tutaj uchybić. Kim jest pastor Chojecki? No, pastor Chojecki jest pastorem swojego kościoła, kościoła Nowego Przymierza w Lublinie. Dlaczego pytanie o nim w internecie? No, bo pojawia się z panem Kowalskim, z Ruchem Narodowym, razem nagrywają różnego rodzaju pogadanki. Ja próbowałem też się coś więcej dowiedzieć tak o panu, o pastorze Chojeckim. Wszedłem na profil facebookowy tejże osoby. No, tam na tym profilu, no, w większości przypadków to są właśnie linki do tychże filmów na YouTube. Teraz tak, no dlaczego od razu, skąd się wzięło stwierdzenie, że pastor krytykuje katolicyzm? No, ja odniosłem takie wrażenie, że chodzi o jego vlog, artykuł Wielka prostytutka zadziera kiece. Było to w odniesieniu do kościoła katolickiego, do tego, co się obecnie dzieje. Tutaj jako źródło ja Wam jeszcze podałem taki link do jednego z filmów z kanału Głos Racjonalny pana profesora Wolniewicza, właśnie a propos ekumenizmu, bo myślę, że tutaj bardziej chodzi o ekumenizm niż o sam problem kościoła jako takiego. Tutaj ja bym chciał trochę wrócić do historii, do roku 62, dokładnie do 11 października 62 roku. Wtedy rozpoczyna się Sobór Watykański II. Ten sobór rozpoczyna Jan XXIII, święty Jan XXIII, ten sam, który był razem z Janem Pawłem II wyniesiony na ołtarze. Potem jego dzieło, czyli tenże sobór, kontynuował Paweł VI i on się skończył 8 grudnia 65 roku. Tak mam notat.